Siemaneczko, witam was, moi drodzy, na kanale. W dzisiejszym odcinku, tak po szybkości, postaram się wam powiedzieć, o co teraz chodzi. A mianowicie, jak niektórzy z was mogli zauważyć, wystawiłem Katie na sprzedaż. Tak, i teraz możecie być źli, możecie być smutni, ale uważam, iż niepotrzebnie, ponieważ, moi drodzy, robię to w celu zmienienia sobie projektu. Nie jest tak, że rezygnujemy już, koniec, Syro Supermoto. Będzie sprzęt, tylko będzie inny, a z racji tego, iż jakoś tak, nie wiem, wenę i natchnienie dostałem na kolejną furę. Sprzęcior fajny, też taki bardzo ciekawy. No to postanowię tego sprzedać, no bo tak, no wiecie, u mnie stoi w garażu już dłuższy czas. Dlatego też, no, wam go nie pokazuję teraz, bo no bo tu po prostu zimną go wyciągać. A będzie odcinek jeszcze taki fajny, wiecie, z tych sklejek, taki... Taki, no fajny, postaram się zrobić takie podsumowanie tego roku Supermoto. Więc też wyczekujcie na kanale. A teraz, moi drodzy, co? Teraz będą odcinki z Malczanem, którego już wam pokazałem w ostatnim odcinku. Z tą furą, tę piękną tutaj. Fajnie, teraz będzie, no myślę, że parę odcinków uda się z nim stworzyć. No i co? I mam nadzieję, że jakoś się to tam, wiecie, no przyjmie w miarę fajnie. Bo sprzęt fajny i myślę, że pomysł też będzie coś całkiem, no wiecie, ciekawe na odcinki, bo ja takich osobiście jeszcze jakoś, no, nie widziałem zbytnio za wiele na polskich kanałach YouTube'owych. A i tak to co? Tak to jakby ktoś chciał, był zainteresowany kupnem Katie, to ogłoszenie macie tam na dole, tam w opisie. Link do ogłoszenia. No i co? Zapraszam. Może komuś się akurat spodoba, bo wiecie, no uważam, że historia wszystko przebi, co się z nim działa, jak to wygląda, jest, macie bardzo fajnie udokumentowane na kanale. Nie jest takie coś, że wiecie, jak na większości polskich ogłoszeń na typu, że wiecie, remont był, to było unikatowane. To wszystko wiecie, co było robione. Wiecie, jak jeździłem, wiecie, gdzie jeździłem, po czym, jak dbałem, jak myłem, to czyściłem, co wymieniałem. No i myślę, że serio, że no warto. A co do ceny, a tak, bo to też był, powiem, że tak powiem, hejt, bo już na grupkach facebookowych tam był wystawiony. Cena jest do negocjacji, moi drodzy. Więc jeśli masz ofertę sensowną, to wiecie, no też nie ma takiego czego za 5 tysięcy i biorę, bo stare. Nie, serio, mordeczka, to siedzę w domu za 5 tysięcy. Jeśli masz sensowną ofertę dla mnie, składaj, tylko nie piszcie w komentarzach, tylko piszcie na Oliksie, dlatego też wam podaję ten link, żebyście tam pisali, a nie w komentarzach, bo nie chcę w komentarzach, wiecie, iść ogłoszeń prowadzić, bo to jakoś nie podoba mi się takie coś. Od tego są te wszystkie portale ogłoszeniowe. A więc co, moi drodzy, mam nadzieję, że teraz jakoś tam rozjaśniłem co niektórym sytuację i no nie opuścicie mnie, bo uważam, że nie ma sensu, bo vlogi będą, kanał będę dalej tworzył, dalej będę miał nadzieję się rozwijać, wiecie, jakieś tam tworzyć nowe fajne projekty i Supermoto to, wiecie, no projekt, nie jest tak, że głównym zamysłem tego kanału jest Supermoto. To jest, no, motoryzacja, powiem tak, motoryzacja, życie z takimi fajnymi rzeczami, to jest moim celem, wiecie, no. Więc cóż wam mogę powiedzieć, oglądajcie, śledźcie kanał i wyczekujcie, no bo będzie się teraz działo. I teraz będą, mówię wam, odcinki z Malczanem, taka seria, o, teraz będzie seria Malczan. Ten odcinek, no nie będzie akurat z Malczanem, bo siedzę sobie tylko w nim i gadamy sobie. Tak, będzie seria Malczan i będzie zatytułowana Malczan. Będzie tam tytuł filmiku i na końcu będzie Malczan i teraz będzie chyba część druga, tak? Bo pierwsza była, ostatni filmik jest wrzucony, jest część pierwsza Malczana. Więc co? Teraz będzie sesja z Malczanem. Jak kogoś ma maluszki interesują, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Bo myślę, że też to będzie fajnie wyglądało. Też się będę przykładał tych filmów. A co do motocykli, to będzie powrót za niedługo. Tylko no, trzeba sprzedać tego, więc jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem KTM-a, to zapraszam. Składajcie sensowne oferty na Oliksie, propozycje i oczywiście mówię, nie zamieniam się, nic nie chcę innego, jakiś aut, nic, gotówka, tylko i wyłącznie. Więc moi drodzy, jak ktoś ma propozycję składać, pisać na Oliksie, będę czekał. Na Instagramie też możecie. A ja co? A ja się biorę za kolejny projekt, przygotowanie kolejnego projektu, żebyście no, nie zanudzili się tymczasem. Dobra, mordeczki, wbijajcie Instagrama, subskrybujcie YouTube'a, bo będzie się działo, będzie też ciekawie, fajnie, przyszłościowo, tak już mówię, no ja wiem, co się będzie działo. Wyczekać. Więc dobra, słowem kończącym, wbijajcie Instagrama, bo tam się dużo dzieje, tam dużo pokazuje i w ogóle dużo, tak wiecie, częściej, no łatwiej jest, tu kiedyś tłumaczyłem. Supermoto będzie odcinek taki podsumowujący ten rok cały, też właśnie go montuję, taki no, fajny będzie, taki mi się przyjemność będzie oglądało. I co, mordeczki, witam was w kolejnej serii z Malczanem, bo seria Supermoto dobiegła właśnie końca. Jeszcze będzie odcinek do sprzedaży, jeśli osoba kupująca się na to zgodzi, jak nie, to no to nagram takiego, wiecie, vloga, chyba że no będzie zgoda nagrywania, to będzie coś fajnego. Ale to zobaczymy. Później zobaczymy. Składajcie ofertę, który jest zainteresowany. Będę czekał cierpliwie i widzimy się niebawem. W takim razie wyczekujcie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Siemano, mordeczki, no i co? Nie smućcie się. Będzie jeszcze lepiej, grubiej będzie. Yo, siemano.